Chcemy skupić się na konkretach, to znaczy się na konkretnych rozwiązaniach, jakie nasi właśnie zaproszeni paneliści, hotelarze wdrożyli w swoich hotelach w celu optymalizacji kosztów, ale jednocześnie jak zadbano o ten poziom doświadczeń, satysfakcji z pobytu gości. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Tabor, który 8 grudnia podczas konferencji Hotel Meeting w Poznaniu w hotelu Andersia będzie prowadził jeden z paneli dyskusyjnych. Posłuchajmy zatem, co przygotował dla uczestników. Witaj Rafale, bardzo się cieszę, że będę miał okazję spotkać się z zacnym gronem hotelarzy na tym panelu, który Rafale powierzyłeś mi. Omówimy sobie, jak w trudnych czasach, przy chudych budżetach zadbać o wciąż bogate doświadczenie gości. Czy to w ogóle jest możliwe? Na czym powinno się oszczędzać, a na czym nie powinno? Powiedz mi proszę, kogo zaprosiłeś do swojego panelu? Kto będzie twoim rozmówcą? Dobrałem uczestników tego panelu w pewnym stopniu różnorodnym, czyli będzie osoba zarządzająca hotelem typowo majsowym, dużym, Magda Tarnopolska z hotelu Europa. Będzie z nami Dorota Karnikowska z hotelu typowo wypoczynkowego, resortowego, hotelu Wieniawa Spa i będzie Mateusz Kurszyński, zarządzający Famą Residence, która położona jest w samym centrum Gdańska. Powiedz teraz proszę, jakie wartości wyciągną z uczestnicy po wysłuchaniu tego panelu dyskusyjnego i co chcecie przekazać uczestnikom? Chcemy skupić się na konkretach, to znaczy się na konkretnych rozwiązaniach, jakie nasi właśnie zaproszeni paneliści, hotelarze wdrożyli w swoich hotelach w celu optymalizacji kosztów, ale jednocześnie jak zadbano o ten poziom doświadczeń, satysfakcji z pobytu gości. No i pewnie wywołamy tu większą dyskusję o tym, co można jeszcze zrobić, jakie jeszcze kroki w kontekście optymalizacji kosztów trzeba przewidzieć, zaplanować lub jako opcję ratunkową, rezerwową zasymulować na rok 2023. To wszystko podczas konferencji Hotel Meeting, której 11. już edycja odbędzie się 8 grudnia w Poznaniu w hotelu Andersia. Zachęcamy Was do rejestracji, do zakupu biletów. Jeszcze jest szansa, aby zrobić to w najniższej korzystnej cenie i do tego, abyście zapoznali się z pozostałymi elementami programu tego wydarzenia, bo będzie bardzo ciekawie. Zapraszam wspólnie z Piotrem, ale zapraszam z innymi panelistami, moderatorami i również z Karolem Weberem, który to wydarzenie będzie razem ze mną prowadził. Piotrze, dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia w Poznaniu. Dzięki i do zobaczenia, Rafale.